Cześć, siemano, z tej strony Schizer, zapraszam was na kolejny odcinek z gry, uwaga, o której powiedziałem, że nie będę już więcej grał, ale chcę dać jej jeszcze jedną szansę. Lies of P, co się okazuje, wszedłem do gry, poszedłem zebrać oczywiście po tamtym bossie z poprzedniego odcinka stracone ergo i się okazuje, że tutaj chciałem go zaatakować, myślę, że to jest marionetka, a się okazuje, że to jest jakiś koleś po prostu. Kupiec, czyli ktoś, kto ma potencjalnie chyba lepsze bronie niż ja mam teraz na sobie. Widziałem coś na YouTubie. Moim zdaniem jest no trochę niemożliwe, ale koleś to zrobił. Patrzyłem jak pokonać tego bossa, no i chłop pokonał go szablą. W ogóle wszystko perfekcyjnie zrobił, co dostał 0 hitów, nie? Moja broń mi daje 111 plus 18, a ta szabla no daje tylko 10. Ale chyba atak speed jest szybszy. Tak mi się wydaje. Zrobimy tak. Ja to kupię. To powinno sprawić, że jestem trochę bardziej mobilniejszy. Powinien być bardziej mobilniejszy przynajmniej. Dobra, spróbujemy. Ja nie mówię, że ja podejmę taką taktykę jak ten koleś na tym filmiku, ale spróbujemy podejść na to z trzeźwym umysłem. W sensie nie, że byłem pijany wtedy, ale po prostu z trzeźwiejszym o wiele. Dobra, ja dalej... dalej taką trochę moją taktyką jest to, że czekam aż zrobi... Właśnie to. Nie. Aj, kurde. Poszło mi nieco lepiej niż wcześniej. Nie poddaję się. Właśnie sobie zdałem sprawę, że on nie używał szabli. On używał czegoś podobnego do szabli. Nie! Ja pierdolę. Bo mnie szlak jasny zaraz trafi, naprawdę znowu. Ale to... O Boże, nic nie mówiłem, przez całą tą walkę nic nie powiedziałem. No i... Dobra, no i teraz już... Wcześniej był mój moment, w którym go mogłem faktycznie pokonać. Teraz już go nie pokonam. Napierdź. Dlatego nie pokazuję wam wszystkich tych momentów tej gry. Ale jestem coraz bliżej, no. O Boże święty. Zajęło mi to 22 minuty, żeby pokonać tego bossa. Dla was to pewnie zajęło mi to kilka minut. Trochę spokoju od tych bossów, więc musisz skłamać, bo wyjść do końca jesteś wyjątkową marionetką. Teraz nie pamiętam, czy ja przytoczyłem, dlaczego nie nagrałem do końca Lies of Fear. Chyba nie powiedziałem, ale tak, w sumie ogólnie nie dokończyłem tej serii, bo no po prostu mi się, kurde, nie chciało w pewnym momencie i też miałem za dużo roboty do zrobienia poza graniem.
miałem przecież człowieka, nie? Okej. No ja nie jestem marionetką. Zaś ja powiedziałem wcześniej, że jestem marionetką, bo myślałem, że mam skłamać, że jestem marionetką. Ale jesteśmy człowiekiem. No tak. To ma sens. Co nie? Hotel Krat. Lies of P. A ja nie chcę oglądać tych napisów. Ja pierdolę, dobra. Ja wiem, że wy pewnie te napisy już widzieliście u innych, kurde, youtuberów, streamerów i tak dalej, więc ja po prostu je przewinę. Dla was. Ja niestety będę musiał tu sobie posiedzieć chwilę. Dobra. Już jesteście, już po prostu widzicie to, ja musiałem poglądać te napisy do końca. Przynajmniej ten wstęp. Dobry. Możesz awansować u Sophie przy pomocy Ergo. Kiedy awansujesz, poprawiasz swoje statystyki. Dobrze wiedzieć, mam 2431 Ergo. Na pewno sobie witalność poprawimy o 2. Motorykę mam za mało Ergo. Ile kosztuje motoryka? Aha, na witalność też mam za mało Ergo. To jest wigor, to jest energia. W sumie to nie, dobra, energię sobie wrzucę. Bo to, dobra, okej, okay, ogarnę. Zegarek faz księżyca. Co to jest? Użycie natychmiast sobie... A, postać! Coś, co odkryłem podczas walki z tym bossem, że jak przytrzymam sobie A na padzie, to mam tutaj o coś tego typu. Dodatkowy pasek, który widać. Ty wyglądasz na kogoś, kto... Sprzedaje broń? Ona mi tam... Ona nic w ręce nie miała. O co chodzi z tymi postaciami, które dają mi coś, ale nie mam nic w rękach? U, ja pierdził. Okej. Okay. Ręka Legionu to specjalny strzał dla lewej ręki bohatera. Każda ręka Legionu do pasu... dysponuje innymi zdolnościami bojowymi. Można je modyfikować na przeróżne sposoby. Modyfikacje można dodatkowo dokonywać przy użyciu maszyny rzemieślniczej Wenigniego. Słuchajcie, mam problem z czytaniem po polsku, okej? Okay? Nie, proszę się nie śmiać. O, chyba jakiś Ergo leży, dawaj to. A nie, przewodnik Wenigniego po atrakcjach Kratu. Jakaś babka leży... Leży? Siedzi? Słuchajcie, też tak swoją drogą, jeżeli chodzi o mój kanał na YouTube, który rozwija się w zastraszającym tempie, pacę 12 subów mam, ale dziękuję każdemu, kto dał suba. I nie są to moje własne suby, nie zrobiłem sobie kurwa 12 kont i nie dałem sobie subskrypcji. Mam w planach wrócić sobie też do Mortuary Assistant w między odcinkach tutaj z The Lies of P, ale jeżeli macie jakieś requesty na gry, które chcielibyście zobaczyć, śmiało piszcie w komentarzu pod jakimkolwiek filmem, najfajniej pod tym. No bo tak jak mówię, no to jest najnowszy film i tutaj byłoby spoko, jakbyście zostawili komentarz. No i nawet suba, jeżeli wam się podoba w ogóle, że jak gram w tą grę. Ja nie jestem za bardzo gadatliwą osobą, która gra w gry, ale jeżeli mielibyście jakieś pytania, to też możecie śmiało pisać, a ja zobaczę, czy... Aha, potrzebuję klucza? Czy zrobię jakiś odcinek specjalny, w którym odpowiadam na wasze pytania, albo po prostu odpowiem na to pytanie w następnym odcinku z jakiejś... gry, gameplayu. Kurna, to jest wyjście z hotelu. Dobra, wracamy do środka. Wracamy do środka, do hotelu. Czyli Geppetto jest naszym stwórcą, czyli my rozumiem, że jesteśmy Pinocchio. Są jakieś dziwne takie, kurde, przecinki czasami, ale to nie przeszkadza jakoś w gameplayu, ani nie przeszkadza też jakoś w, mi się wydaje, w oglądaniu tej gry. No dobra, ten taki kurde lag, który ja mam w grze, ale nie widzę, żeby ten lag pokazywał się na filmie, co jest spoko. Co ja wiem o tym w Stargazerze, to się nauczyłem z live'a Boncola, to, że jak pokonam jakiegoś przeciwnika, wrócę do Stargazeru, to on może się zrespić. Co nie, to wiem, tego się nauczyłem. Wow. Dobra, halo, panie gro? Bardzo... Bardzo mi się podoba granie tą szablą. Dobra, o co chodzi z tym lagiem? Zmieniłem DLSS na zrównoważony. Bo miałem na jakość chyba?
O kurde! Dobra, 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 spoko, spoko, spoko. O, ja pierdzielę. Dobra, dobra, dobra! Wow. Prawie zginąłem od zwykłych marionetek. To by nie było nic dziwnego w tym, ale byłby wstyd, nie? Tak trochę, kurde, się wypierdzić na marionetkę. Drabiny. Drabiny, słuchajcie, są drabiny. Jesteśmy w domu. Się tutaj, kolegi, nie spodziewałem. O kurde. Dobra, dobra. Nie. Nie wywalę się na tobie, nie wywalę. Nie, nie, nie mogę z tą grą, zwykły chłop mnie rozwalił. O Boże. O nie, no stąd zaczynać. I przy okazji, jeżeli dotrwaliście do tego w ogóle, do tej minuty odcinka, tylko wam powiem, że tak odcinki będą się pojawiać raz, dwa razy w tygodniu. Dobra. Tym razem nie dałem się. Czy tu coś jest ciekawego? Zanim tu przyjdziemy, tutaj w tym miejscu coś było. No właśnie. Aaa! Tam był Stargazer na dole. Czy ja sobie po prostu... Aha! Zrobiłem sobie jakby checkpoint? Wiem, że jak raz użyję Stargazeru, to mi się wszystkie moby na nowo zrespią, no ale trudno. I tak tutaj po prostu zakończę ten odcinek. Tak jak mówię, zostawcie suba, jeżeli wam się podobało, lajka, dislajka, jeżeli wam się nie podobało. I widzimy się w następnym odcinku, który będzie lada moment pewnie. Trzymajcie się ciepło, moi mili. Hej, hej.